Namaste, Maria Bukardi z tej strony. To słuchowisko będzie odpowiedzią na wszystkie Wasze listy, które wysyłacie mi masowo w ostatnich dniach, tygodniach, a właściwie już miesiącach. Zawsze, gdy dzieje się coś na Ziemi, co jest masowo publikowane w mediach, co jest publikowane w mediach społecznościowych, czyli na przykład na Facebook, jak sprawa Amazonii, jak sprawa Australii i wszystkich innych rzeczy, które wypełniają to nasze pole globalnej świadomości. Zadajecie mi bardzo dużo pytań, bardzo dużo listów otrzymuję na ten temat i wszystkie te listy są wypełnione energią, którą mogłabym nazwać bezsilności. Pytacie mnie, co możemy zrobić, jak możemy zrobić, jak to jest możliwe, że już tyle pracujemy poprzez rytuały dla Matki Ziemi, a tutaj takie rzeczy dzieją się dookoła nas. Właściwie przez ostatnie miesiące dla mnie rytuał dla Matki Ziemi trwa praktycznie codziennie. Czyli to, że nie spotykamy się na wspólnych medytacjach co jakiś dzień, dokładnie w tym momencie, gdzie w mediach społecznościowych pojawiają się różne apele, różne informacje, że to dzieje się negatywnego i to dzieje się negatywnego, nie skaczemy tak z kwiatka na kwiatek, reagując na to wszystko, co wysyła nam siła systemu, siła matryksa i negatywne globalne świadomości. To wszystko, co dzieje się w moim życiu, znasz tylko marginalnie poprzez nasze ceremonie, poprzez rytuały dla Matki Ziemi, ale w mojej praktyce ta praktyka trwa codziennie. Codziennie spotykam się z siłą wyższą, codziennie wysyłam pozytywne myśli do wszechświata, codziennie materializuję pozytywne rzeczy tutaj na Ziemi i to jest moja odpowiedź na wszystkie te listy, co możemy zrobić, jak to możliwe, że takie rzeczy dzieją się wokół nas. Ja już bardzo wiele o tym mówiłam. Pamiętasz, mówiłam o tym w momencie, gdy na Ukrainie działy się takie czy inne rzeczy, gdzie działy się takie rzeczy w Amazonii, gdzie działy się takie rzeczy w Portugalii, gdzie działy się takie rzeczy. Właściwie można było wymienić każdy kraj. I zwróć na to uwagę, że jest to plan. Że jest to plan istot mroku. Wywołanie jakichkolwiek negatywnych emocji. Tutaj nie chodzi o to, że widzimy coś i nasze myśli płyną w tym kierunku i zasilamy to energią, to jeszcze by było pół biedy. Jednak gdy widzimy coś, nasze myśli kierujemy w tym kierunku, zasilamy to energią i jednocześnie wywołuje to w nas emocje negatywne, to w tym momencie karmimy istoty mroku. I tylko o to chodzi tutaj na Ziemi. Walka o energię. Zebranie jak największej ilości negatywnej energii, która służy jako pożywienie dla istot mroku i te istoty rosną w siłę. To jest dokładnie tak jak w naszej opowieści o białym i czarnym wilku. Karmisz tego białego wilka pozytywnymi energiami, pozytywnymi emocjami. Gdy coś dzieje się złego, jakie myśli wysyłasz, jakie emocje pojawiają się w Twoim sercu? Czy są to myśli pozytywne? Jak powinno to wyglądać według Ciebie? Czy materializujesz te pozytywne rzeczy dokładnie w tym momencie? Czy też popadasz w negatywne emocje i karmisz czarnego wilka, olbrzymiego czarnego wilka, który rośnie w siłę i jak wirus rozprzestrzenia się tutaj wokół nas? Zawsze, w każdym momencie, gdy widzisz negatywne zdjęcia na Facebook, negatywne wiadomości, negatywne obrazy, sprawdź, co dzieje się w tym momencie w Twoim sercu. Czy jesteś w stanie to przetransformować? Czy jesteś w stanie zmienić tę energię w pozytywną emocję i powiedzieć, wiem, że jest to manipulacja istot mroku, wiem, że zależy im na tym, by w globalnej świadomości stworzyć jak najwięcej negatywnych emocji, by nakarmić sługi istot mroku?
I czy jesteś w stanie to zmienić w tym momencie i zadać sobie pytanie, karmię teraz białego wilka, czy karmię tego czarnego wilka? Każdy z nas jest jak bateria, każdy z nas jest jak rezerwar, taki zbiornik energetyczny. I w każdym momencie możesz tą energię przeznaczyć na realizację Twoich marzeń, Twoich celów, pozytywnych rzeczy tutaj na Ziemi, czy też całą tą energię wysłać, by nakarmić istotę mroku. Gdy jutro otworzysz Facebook i zobaczysz, co dzieje się w Australii, co wcześniej działo się w Amazonii, obserwuj, kogo w tym momencie karmisz. Jeżeli my wszyscy ludzie na Ziemi zdamy sobie sprawę z tego, że każda nasza negatywna emocja, każda strach, niepewność, brak wiary, takie odczucie, że nic nie mogę, takie odczucie, że wszystko na darmo, że wszystko jest trudne, każdy z nas poprzez takie emocje zasila istotę mroku. I każdy z nas w takim momencie jest odpowiedzialny za to, że to zło rośnie tutaj na Ziemi. Zwróć na to uwagę, że istoty mroku stworzyły niesamowity system rozwiniętej techniki tylko po to, by szybciej osiągnąć swój cel. By jak dżuma rozprzestrzenić się wszędzie w tym samym czasie na całej Ziemi. Jeden negatywny obraz wytransmitowany w telewizji ma wpływ na miliony ludzi w tym samym momencie na całej Ziemi. I te miliony ludzi w tym samym momencie zasilają czarnego wilka. Te miliony ludzi odczuwają negatywne emocje i te negatywne emocje karmią masowo istotę mroku. I później ci sami ludzie zadają sobie pytanie, dlaczego to wszystko tak wygląda na Ziemi? No jak to dlaczego? Bo poprzez każdą negatywną emocję każdy z nas to wzmacnia. Niech to będzie więc takie moje ostatnie podsumowanie tego tematu. Ostatnia myśl, ostatnie słowo powiedziane w tym temacie. Każdego dnia, w każdym momencie, gdy widzisz negatywne obrazy, zatrzymaj Twoje emocje i wyślij pozytywne myśli do tego miejsca, a nie negatywne. Wiesz, dlaczego nie spotykamy się na medytacjach, nie spotykamy się na rytuałach, by w cudzysłowie ratować Amazonię, by ratować Australię? Bo to przynosi odwrotny skutek. Bo jeżeli ja wysyłam apel do osób, które są w moim kręgu, osób, które mnie znają, i w takim apelu prosiłabym o pomoc dla Amazonii, o pomoc dla Australii, to w tym momencie zamiast nakarmić białego wilka, nakarmiłabym czarnego wilka. Bo 80% z tych ludzi zrozumiałoby to odwrotnie i myśląc o Amazonii i myśląc o Australii, myśleliby od razu o tym złym, co tam się dzieje i to wzmacniali jeszcze bardziej. Dlatego na naszych rytuałach dla Matki Ziemi w ostatnim czasie nie koncentrujemy się na tym, co jest w tym momencie, tylko na tym, co chcemy osiągnąć. To, jak chcemy, by wyglądała ta Ziemia. Nie koncentrujemy się na tym, co jest tutaj złego, tylko koncentrujemy się na tym, co chcemy tutaj zmienić, co chcemy tutaj stworzyć. Dlatego jeszcze raz, jeżeli jutro zobaczysz negatywne zdjęcie na Facebook, zadaj sobie pytanie, jak możesz to zmienić? I na pewno nie możesz tego zmienić, wysyłając myśli rozpaczy, współczucia z tym negatywnym. W ten sposób tylko wzmacniasz to, co negatywne. Niech to będzie więc dzisiaj inspiracją i motywacją. Zmień te obrazy. Zmień te obrazy w pozytywne. To wygląda teraz tak? Zmieniam to, bo według mnie powinno to wyglądać tak i tak i tak. I pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy, że
Jeżeli nie mówimy o tym, ilu ludzi, ile istot działa tutaj dla dobra, dla światła, ile istot zmienia te zapisy energetyczne w globalnej świadomości, to oznacza to, że działamy w ukryciu, działamy jak gdyby od dołu. Nie świecimy i nie pokazujemy się, tak, ja pomagam, ja robię to, ja robię tamto. Dlatego, że nie mamy czasu na to, aby się tym chwalić, bo mamy tyle rzeczy do zrobienia. Od rana do wieczora ludzie, istoty pracują tutaj, aby rozbić sieć mroku. Ja wiem, że tego nie widać w mediach. Ja wiem, że tego nie widać na Facebooku. Ale to się dzieje. I ta szybkość, z jaką rozbijamy tą sieć mroku, powoduje, że ten mrok, jak taki skorpion, uderza wszędzie, na prawo i na lewo. Bo potrzebuje jak najwięcej negatywnych energii. Ale oznacza to, że już nie jest mu tak łatwo tą energią zdobyć. I kto jest za to odpowiedzialny? Ci wszyscy, którzy nie stają przed kamerą, nie mówią, tak, ratuję ziemię. Nie. Ci, których nie widać, a którzy działają każdego dnia, by karmić białego wilka, by karmić to, co dobre, to, co pozytywne, co piękne i świetliste. Dołącz więc do tych istot, istot światła i wysyłaj pozytywne obrazy dookoła ciebie. Nieważne, co będzie się działo, wysyłaj pozytywne emocje. Bo tylko miłość i tylko dobro, pozytywne, wysokie wibracje mogą zmienić to, co widzisz. Każde odczucie bezsilności, każde odczucie, że czegoś nie dam rady, każde odczucie, że tyle złego dzieje się wokół nas, tylko wzmacnia to, co złe. Zwróć uwagę na to, gdzie płynie Twoja energia i kogo zasila. Zwróć uwagę na to, co myślisz i co czujesz każdego dnia. I zadbaj o Twoje pozytywne, wysokie wibracje. Bo poprzez tą pozytywną i wysoką wibrację automatycznie materializujesz i tworzysz tutaj na ziemi to, co dobre i to, co piękne. A mrok nie korzysta już z Twoich energii. I ucieka, chowa się do mysiej dziury. I może jeszcze będzie próbował z tej mysiej dziury uderzyć. Ale nie ma szans, jeżeli większość z nas będzie karmiła białego wilka. Jeżeli większość z nas będzie pozytywnie wpływać na ten świat poprzez pozytywne myśli. I może dziwić się dzisiaj mój ton. Mój ton, który jest taki stanowczy, taki inny może niż zwykle, może nie aż tak delikatny jak zwykle, ale w tym momencie, gdy każdego dnia otrzymuję od Was tyle listów rozpaczy, pokazuje mi to, jak sieć mroku łapie Was jak muchy i wysysa. Mimo tego, że już tyle przesłań, mimo tego, że już tyle energii, mimo tego, że tyle już słów mamy za sobą, to jednak wpadanie w pajęczą sieć i ofiarowanie swojej energii dla czarnego wilka to nie jest wyjście z tej sytuacji. Kolejnym więc razem, jeszcze raz, jeżeli usłyszysz coś negatywnego, jeżeli zobaczysz coś negatywnego, zatrzymaj się i zastanów, kto takie informacje wstawia? Kto takie informacje promuje? Dlaczego te informacje są wszędzie w tym samym miejscu? Dlaczego te informacje, te zdjęcia pojawiają się we wszystkich mediach w tym samym momencie? Jaki ogromny rytuał istot mroku kryje się za tym? I zanim wyślesz Twoje emocje, i zanim wyślesz Twoją energię do tych obrazów, przemień je na pozytywne. Tylko Ty decydujesz o tym, kogo zasilasz. Czy zasilasz światło, to co dobre i co pozytywne tutaj na ziemi, czy zasilasz mrok
i to, co negatywne tutaj na ziemi. Pamiętaj, istoty mroku, istoty negatywne, istoty, które chcą nas wszystkich zniewolić, potrzebują pokarmu, a ich pokarmem, ich pożywieniem jest każda negatywna emocja w Twoim sercu, w Twoim polu energetycznym. A każda pozytywna emocja w Twoim sercu i w Twoim polu energetycznym powoduje, że uciekają przed Tobą i chowają się do mysi dziury. Jak można je pokonać? Pokonać może je każdy z nas poprzez wysokie wibracje, bo nie mając pokarmu będą musiały się wycofać tutaj z tej planety, jak i z każdej innej planety, którą już opanowały, i będą musiały wrócić do siebie, do domu. Ale jeżeli każdy z nas będzie je karmił negatywnymi emocjami, to będą się rozrastać. Tak jak wirus się rozrasta, tak jak pasożyty się rozrastają, jeżeli mają dużo pokarmu. Jeżeli mają jednak mało pokarmu, to populacja maleje, maleje i maleje. Zadbaj więc o to, by populacja mroku malała i by populacja mroku nie miała pożywienia, nie miała negatywnych emocji, którymi się żywią. To Ty decydujesz, kogo karmisz i kto zwycięży. Nie tylko my tutaj na ziemi, dokładnie w tym momencie, mamy z tym wirusem negatywnym, z tymi istotami mroku do czynienia. Te istoty mroku opanowały już wiele innych miejsc i chcą opanować jeszcze wiele, wiele, wiele kolejnych miejsc. Ale dokładnie teraz ta walka toczy się tutaj, obok Ciebie, w Tobie, w Twoim domu, w Twoim mieście, tutaj na ziemi. Wybierz więc, po której stronie stoisz i komu służysz. Czy służysz energią dobra i światła poprzez Twoje pozytywne energie, poprzez Twoje pozytywne emocje? Nieważne, jak te emocje powstają, jest ważne tylko to, czy są pozytywne, wysokie, czy niskie i negatywne. Służ tym siłom, którym chcesz służyć. To jest Twój wybór. I to tylko Ty decydujesz, po której stronie stoisz. Do zobaczenia w czwartek na naszym kolejnym rytuale dla Matki Ziemi. Twoja Maria Bukarti.